Cześć wszystkim, Marek z tej strony, tam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Satisfactory. Mamy tutaj zorganizowaną produkcję. To jest coś, co pokazałem w poprzednim odcinku, ale musiałem to wyciąć, bo był odcinek miał 2,5 godziny, jakbym nie przemontował go, bo tyle się nagrało rzeczy. To jest rzecz, którą zmontowałem w poprzednim odcinku, gdzie produkujemy zjonizowane paliwo. Chyba rakietowe by wychodziło z tego. Tylko widzę, że to się znowu wyłączyło. A zazwyczaj jak się wyłącza, to dlatego, że azotu brakuje. A to nie jest tak, że... Aha, jest brak azotu, dobra. Czyli prawdopodobnie musimy zrobić coś takiego. Pyk, 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 pyk. I teraz możemy sobie to... tu są puste? Tak, to tu są pełne. To jest maszyna, która produkuje... To paliwo zjonizowane odblokowaliśmy w mamuśce. Pewnie też musiałem to wyciąć, bo tak już to bywa, ono jest tutaj, widzicie? I potrzeba sporo ślimaków do tego. I samo paliwo też jest produkowane z odłamków, patrzcie. Także jest to dosyć kosztowny sposób na poruszanie się. Ale kopa, jakie daje to paliwo, jest niesamowite, bo ono jest, ma podobną wydajność co zwykłe paliwo, jeśli trzyma się spację, a jeśli chodzi o lot w górę, to jest naprawdę porządnie, widzicie? Ma porządne przyspieszenie, więc jestem bardzo z tego zadowolony. Okej, widzicie tą maszynerię tam? Muszę wam się do czegoś przyznać. Po poprzednich seriach z tej gry miałem takie wrażenie, że bardzo dużo czasu muszę poświęcać na budowanie fabryk, tylko po to, żeby po odblokowaniu kolejnego piętra, nie kolejnego piętra, tylko kolejnego poziomu w windzie, rozmontować je i zbudować jeszcze raz w wersji wydajniejszej. I stwierdziłem w tej serii, że poczekam, aż się winda bardziej odblokuje, zanim zacznę budować jakieś poważniejsze rzeczy. I dlatego to ja i tak tą stalownię na przykład przebudowywałem kilkukrotnie już. I zmarnowałem na to wszystko masę czasu. I w międzyczasie kraftowałem sobie przedmioty, które widać tutaj. Tak po prostu w tym wielkim monterze z użyciem Summersloopów. Także tu mamy wszystkie te rzeczy zrobione. Wystarczyło i te przepisy są super proste, bo na przykład, żeby tutaj ten generator pola magnetycznego, to jest uniwersalna kratownica, którą produkujemy tu na miejscu, oraz elektromagnetyczny pręt kontrolny, który ma super prosty przepis ze stojanów i ograniczników SI. Więc po prostu co jakiś czas, jak budowaliśmy rafinerię, budowaliśmy elektrownię amelinium czy jakieś inne pierdoły, to po prostu przelatując tutaj w okolicy, zaglądałem do maszyny, spojrzałem, że się coś zrobiło, to zarzucałem kolejny przepis. I w ten sposób, bez budowania żadnej fabryki, udało mi się zbudować cały tutaj ten potrzebne wszystkie te przedmioty. Aktualnie, jak widzicie, pracuję nad tymi sześcianami. Mam ich dopiero nuklearnego makaronu 11, potrzebujemy 100. I zastanawiam się poważnie, bo powiem szczerze, nie chcę przerywać tej serii, bardzo dobrze mi się gra. I odnoszę wrażenie, że... Może inaczej, i chciałbym kontynuować oczywiście, tak, to najważniejsze. Ale odnoszę wrażenie, że autorzy coś zmienili w grze, co sprawia, że szybciej się odblokowuje niektóre rzeczy. Mam wrażenie, że mniejszą fabrykę musimy zbudować niż wcześniej. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że te zaawansowane przedmioty albo produkują się szybciej, albo potrzebują mniej surowców do produkcji. Czyli że tutaj na przykład tego potrzeba mniej. Nie jestem pewny, bo szczerze mówiąc nie miałem jak tego sprawdzić, ale... O, widzę, że się tutaj te ramy skończyły znowu. A widzicie, na tym to polega cała ta akcja, że tutaj ciągle czegoś brakuje. Czego tym razem nam tutaj brakuje? Żelaznych płyt. Okej, okay. A dlaczego wam ich brakuje? Bo nie ma tutaj dostatecznie dużej produkcji śrub. Oczywiście, dla odmiany. Aktualnie tutaj te śruby... Aha, a tutaj śruby są, patrzcie, wyrzucane do śmietnika, bo po tamtej stronie jest ich nadprodukcja, a tu jest niedoprodukcja. Dobra, zróbmy coś takiego. Okej, a tutaj zróbmy coś takiego. Co jest? Dobra. No i w każdym razie, na czym ja to skończyłem swój skomplikowany i trudny wywód, że otóż, czekajcie, tutaj muszę tylko, a może wpiszmy tak, śruby.
Dobra. I teraz tak, tu będzie dowolne, ale nadprodukcja tylko bym chciał. Albo, dobra, niech idzie w ten sposób. No i wydaje mi się, że w tej wersji 1.0 tej gry, po tej aktualizacji ostatniej, żeby ukończyć grę, musimy zbudować dużo mniejszą fabrykę niż kiedyś. Takie odnoszę wrażenie. W każdym razie mój plan jest nadal aktualny, dalej będziemy budować to, co planowaliśmy, nawet jeśli jesteśmy u schyłku ukończenia gry. Jak odblokują mi się te wszystkie, ten makaron nuklearny, wyprodukuje mi się, to odpalimy windę, bo ciekaw jestem tych kolejnych rzeczy, na przykład teleport, który widzieliśmy w zerowym odcinku tej serii. I moim zdaniem jest interesującą rzeczą, która powinna być odblokowana dużo, dużo wcześniej, bo na samym końcu gry, kiedy już właściwie ukończyliśmy, to on już po nic moim zdaniem jest. Także jeśli będziemy mieli okazję z niego skorzystać wcześniej, to czemu nie? Biorę się za budowę bierzemy się za budowę fabryki komputerów, która będzie stała ponad tym jeziorem tutaj. Zbudujemy sobie oczywiście wielką platformę, na której to wszystko będzie stało, a potem machniemy na tym kolejne piętra. Zauważyłem, że sporo was się pytało, czemu buduję takie brzydkie fabryki na tych platformach. To dlatego, że ja je w kółko przebudowuję. Jak ja bym obudował taki budynek ścianami i postarał się, żeby jakoś fajnie wyglądał, to po chwili będę musiał go rozbierać, bo ja w kółko wracam do tych samych fabryk i co chwilę coś potrzebuję w nich zmienić. I jakbym zabudował je ścianami, po prostu to by była zmarnowany czas na tą robotę. Dobra, od czego byśmy potrzebowali zacząć? Może zacznijmy od tego, że tutaj byśmy... Oj, kurde. Nie zdążyłem. Zróbmy tak. Ziup. Okej. Chcę sobie postawić tutaj pompę wodną, żeby wyznaczyć wysokość, na której będziemy mogli budować, żeby było łatwiej, nie? Bo chciałbym, żeby ta platforma była tak nisko jak to możliwe, ale jednocześnie, żeby nie była zbyt nisko. Chociaż nie chcę wycinać też tych drzew, więc w sumie moglibyśmy zadbać o to, żeby ta platforma była powyżej. A jednocześnie dobrze by było, żeby pociąg mógł ładnie wjechać na... Bo jeszcze musimy tutaj przecież zbudować tory kolejowe. I terminal kolejowy, żeby pociąg mógł przyjeżdżać i dostarczać potrzebne produkty oraz zabierać wyprodukowane rzeczy. Dobra, to zrobimy sobie tutaj, bo to jest taki najbardziej płaski odcinek torów kolejowych tutaj. I zrobimy sobie tutaj skrzyżowanie, tylko żeby łatwiej było to skrzyżowanie zaplanować, to postawimy sobie w tym miejscu górnika. Bo nie wiadomo, czy ten wapień się nam nie przyda w przyszłości. Nie będę go nawet podłączać, nie? Chodzi o to, żeby po prostu zajmował miejsce i był dla nas informacją, że tutaj jest coś. Dobra. I byśmy sobie... Aha, nie ten przycisk, ten przycisk. I coś, ten deseń. Blueprinty to jest tak praktyczna rzecz, to jest tak wygodne. Budowanie teraz torów kolejowych z ich użyciem, to jest czysta przyjemność po prostu. No, pyk. I pyk, dobra. W każdym razie bierzemy się za budowę mega fabryki znowu. O nie, będę musiał jednak chyba wyciąć te drzewa, bo wydaje mi się, że bez sensu będzie je trzymać. I jak będzie wyglądać tylko jeszcze teren? Rozmiar na przykład... Nie. Ja bym chciał próbkę z tego wziąć. Okej, bo to jest płaski kształt. I nie można tak po prostu w powietrzu? Aha. Szkoda, że nie da się w powietrzu powiesić tego bloku. Musi być do czegoś, widzicie, przytulony, żeby się go dało postawić. Dobra, to zróbmy to. O. I stacja kolejowa będzie skierowana w tamtą stronę jakoś. Ten deseń. Widzicie? Chyba wyżej będzie lepiej to ustawić. Thank you.
Uwaga, podłączamy. No. O, dobrze. Tu będzie leciało 780 kawałków miedzi. Także zbudowałem w sumie 48 rafinerii. Nawet więcej, bo jeszcze są kolejne 24 do katerytu, nie? Także mamy do samej miedzi mamy 48. Ciekaw jestem, jak to będzie działało. A, nie podłączyłem jeszcze wody, muszę się jeszcze tym zająć. Kurczę, zapomniałem. Mamy całkiem sporo przestrzeni mimo wszystko tutaj, zobaczcie. I zastanawiam się, bo mamy tutaj bardzo dużo żelaza również, czy wykorzystać tą przestrzeń do przetapiania żelaza, czy olać ten temat na razie. To taka pierwsza rzecz, bo tak naprawdę można by tutaj całą produkcję zrobić, tych wszystkich komputerowych rzeczy. Chociaż wolałbym tą przestrzeń tu zostawić wolną, bo nie wiadomo, czy w przyszłości nie będziemy chcieli powiększyć tego. Chociaż i tak wydaje mi się, że produkcja będzie gigantyczna, bo jak mamy 37,5 sztaby na minutę, nie? To 37,5 razy 48 to jest 1800 kawałków tej miedzi na minutę. To jest ostre przegięcie. Tego się produkuje dużo mniej niż się spodziewałem, że będzie. Zobaczcie. Nie mam jeszcze pełnych tych maszyn wypełnionych w całości. 12 tylko sztab się produkuje. A swoją drogą, kateryt, zobaczmy, z czystej ciekawości. 3 na 1 w standardowej wariancie, a w wariancie z rafinerii 2 na 1. Okej, dobra. To by się wszystko zgadzało. Bo zobaczcie, jak niewiele tego tutaj jest. A wszystkie te rafinerie pracują, zobaczcie, z wyjątkiem tych tutaj czterech na końcu. Ale to jest też spowodowane tym, że tam, jeszcze tamte piece działają. Jak je wyłączę, to troszkę się to tutaj uruchomi też. Dobra, podłączmy sobie jeszcze wodę. Ile będziemy tej wody potrzebowali? 10 na minutę. W tym rzędzie jest 12 maszyn, czyli w obu tych rzędach jest 24, czyli 240. To wystarczy jedna pompa wodna na cały ten rząd tych maszyn tutaj, z ślimakami oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mniej więcej tu będzie środek. Także mam taki system budowy tych maszyn wodnych. A, okej, okay, dobra. Że, o, jak widzicie, zrobię coś takiego z takim rusztowaniem w tym miejscu i po tym rusztowaniu prowadzę fundament z, kurde, no, z zejściem na dół. Czy tu coś pływa? A, pieszczurka tu pływa. Uciekaj, młoda. Nie przeszkadzaj. Tak, żeby ograniczyć liczbę rur i ograniczyć kłopot z budowaniem tego wszystkiego i tak dalej, to używam maksimum ślimaków do maszyn wszystkich, które buduję, do wodnych oczywiście maszyn, nie? Żeby nie było. W fabrykach używam ślimaków raczej sporadycznie, zazwyczaj jeśli jest to konieczne z jakiegoś tam powodu, żeby przyspieszyć produkcję. Zróbmy sobie coś takiego, żeby dało się pod spodem, pod tą rurą w razie czego przejść wygodnie, bez robienia ślizgów i różnych innych podobnych krzywych akcji. A? I teraz tutaj zróbmy sobie... O! Tyk! Ustawmy na pewno, żeby był poziom pion. No i tutaj mam już gotowy element. A, trzeba będzie to jeszcze podłączyć. Skorzystajmy z tamtej wtyczki. Wydaje mi się, że będzie wystarczające. Dobra, już powinno to zacząć działać. Podłączę jeszcze te miedź do niszczarki i podejdziemy do bazy, bo wydaje mi się, że już powinna być... O, kurczę. Wydaje mi się, że produkcja tych... Czekajcie, nawet możemy sprawdzić. Makaron nuklearny, 157 sztuk już mamy, także możemy wrzucać to wszystko do windy kosmicznej, odpalić i zająć się kolejnymi tematami. Dlaczego to jest krzywo? Zobaczcie. O nie! Teraz się zorientowałem, że ja to krzywo postawiłem. O, jeden jest przesunięty. Kurde, po nocach nie będę mógł teraz spać. A to jest dobrze wpięte? Tak. Ale dziwne. Ha! Dobra, dobra. Jup. Dobra, jesteśmy już
tutaj weźmy wszystko stąd. Makaron też cały to. I lecimy do windy. O, to jeszcze pracuje? Powiem, że już tu się skończyły zasoby. O, proszę bardzo, jeszcze 16 ramek zostało do wypełnienia. Ale nie szkodzi. Hop. Wrzucimy do niszczarki. Chociaż jak się na tym znam, to zdaje się, że będziemy potrzebowali tych rzeczy, żeby zrobić kolejny etap windy. Także na razie obejrzyjmy film z prezentacją. Mam zapakowane. I... Welcome to the Pioneers Got Power Problems presentation. That was a joke. Anyway, you're familiar with the process. Just throw the lever and the automated systems will take over. Imagine all the time and effort that would be wasted if you had to do all that work as well. No, zgadza się. Some work is just better suited for machines. Phase 5 contains technology the human brain cannot comprehend. So just trust in me and fix it policy and everything will go as planned. Answering all your questions will take time we simply do not have. Everything is going to be just fine, so long as you do your job. We've come this far together after all, haven't we? Anyway, you know what to do. Just don't forget to keep producing previous project parts, and plan ahead when setting up new production lines, and make sure not to leave it all until the last moment. Tak, w tej serii zdecydowanie planowanie z wyprzedzeniem mnie trochę pokonało, bo za bardzo planowałem i z tego powodu przekombinowałem. Szkoda, że są chmury. Chociaż one chyba się rozstąpią, jak ta winda wystrzeli, nie? Poszło. Zobaczmy efekt budowy kolejnego etapu. Jakieś zbiorniki czy silniki to są? To są chyba silniki, zobaczcie. Czy my budujemy statek kosmiczny? Tak to trochę zaczyna wyglądać. Tam z tyłu ewidentnie napęd jest. O kurde, patrzcie, jakaś dodatkowa konstrukcja tam się pojawiła. Co to jest? Phase 4 of project assembly completed. If style was measured in my performance reports, yours would be something special. Regardless, saving the day is within our grasp. Do not lose focus now. You must understand the weight on your shoulders, but you are not alone. I am here, and I know exactly what's at stake. This goes beyond Earth. Your actions will affect the universe at large. You might think I am exaggerating. Perhaps you will understand once you finish project assembly. Phase 5 awaits. I expect your best work. Okej. Nie ma presji wcale. Po tym, co powiedziała. Nie wiem, czy zauważyliście, jak dużo potrzebujemy przedmiotów teraz do kolejnej fazy. I tu już nie ma bata, żebym był w stanie to wyprodukować ręcznie tutaj w bazie, bo zajmie to po prostu zbyt dużo czasu. Także zbudowanie mega fabryki bardzo będzie tutaj korzystne. Zwłaszcza, że mamy już, czekajcie, gdzie to jest tutaj. Mamy już 456 kuponów i się zastanawiam, czy dobijemy do 1000, bo fajnie by było, gdyby się udało. Tak, żeby mieć te wszystkie odblokowane rzeczy, zobaczymy jeszcze. Zerknijmy sobie na razie tutaj, jak to wygląda. Poziom 9, konwersja materii. Dobra, te wszystkie trzy rzeczy mamy i będziemy mogli zrobić konwerter. Ożywione DMO i fluktuator DMO, zgaduję, że to są chyba jakieś alternatywne przepisy. Kryształ czasu, okej. Okay. Diamenty robimy z węgla, jakby co. Kodowanie kwantowe. Te rzeczy będziemy musieli wyprodukować po odblokowaniu tego, za pomocą tego konwertera. Schematy Fixit na trzecim poziomie, zobaczcie, że potrzebne będą te rzeczy. Procesor neuronowo-kwantowy, Trigon Fixitu i kryształ czasu. Trigon Fixitu brzmi jakby nazwę wymyśliła osoba, która nie wie nic na temat chemii, nie? O! Dobrze, oscylator superpozycyjny. Fluktuator DMO i będziemy mogli zrobić te rzeczy.
Portal główny, portal podrzędny i najwyższa wydajność. Tutaj mamy nowe taśmociągi, które dają 1200 jednostek, patrzcie, przerzucają. Jest i lampa z Ikei i pręty jakieś paliwowe, a już wiem, one są produkowane z odpadów radioaktywnych. Także to jest fajny sposób na pozbycie się tych rzeczy. Dobra, to możemy już teraz odblokować, więc spróbujemy. To było tak, RAM 100 tego było potrzebne, radiowa jednostka, o kurde, nie mam ich. To będę potrzebował i jeszcze ten chłodzenie, system chłodzenia, dobra. Pyk, pyk, to idę doprodukować tę radiową jednostkę kontrolną, bo akurat to ona nie jest droga w produkcji, chociaż chwilę to zejdzie się, zanim ona się zrobi. Ja je zwykle produkuję tutaj. Mamy trzy alternatywne przepisy. Używam tego, bo ten jest dla mnie najprostszy w obecnej sytuacji. Te alternatywne nie wydają mi się takie praktyczne. Tutaj mam skrzynię, zobaczcie, z komputerami, które produkowałem, a tutaj mam te rzeczy właśnie. O. A nie, 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 aż tyle ich nie potrzebujemy. Tyle wystarczy. No. I już się tutaj zaraz to będzie robiło. Gdzie ja mam te obudowy? To są. O. Popsuję wam trochę humor. Jak popatrzeć na ten pas, ten taśmociąg, tylko nie można patrzeć bezpośrednio na taśmociąg, bo nie będziecie tego widzieć. Trzeba patrzeć tak jakby trochę inaczej skupić wzrok. Ja muszę to robić z wysiłkiem, bo jak patrzę bezpośrednio w taśmociąg, to nie widzę tego efektu. Okazuje się, że te przedmioty, które leżą na taśmie, przesuwają się szybciej niż te segmenty, z których taśma jest zbudowana. Ciężko to zauważyć, ale to widać. Strasznie mnie to drażni za każdym razem, jak to widzę. Dobra, tutaj już to wszystko zaczyna śmigać. W sumie to pomyślałem sobie, że można by jeszcze jeden zrobić, bo mamy tutaj wolny... Aha, nie, nie mamy. Chyba, żeby zrobić tutaj skrzydło osobne, bo chodzi o to, że to będzie przepełnione, bo to nie zużywa tyle, co jedna strona. W sumie, a tu mamy tylko jedne blachy. Także chyba też zrobię produkcję kabli z tej strony. I możemy odfajkować, że miedź jest już tutaj ogarnięta, jeśli chodzi o to. I to już można nazwać wtedy, że załatwione. Będziemy musieli pojechać jeszcze dzisiaj, chyba dzisiaj, bo nie widzę za bardzo innej opcji, do starej rafinerii, tej pierwszej, którą ogarnialiśmy. I muszę wyburzyć tam wszystkie generatory spalinowe, które tam są, i całą produkcję paliwa przerzucić na produkcję gumy i plastiku, ponieważ produkcja gumy i plastiku jest zbyt mała w tym momencie. Dlatego też ta rafineria, którą zbudowaliśmy w poprzednich odcinkach, ta nowa rafineria, teraz nagle się okaże, że już nie jest tak na mocno na wyrost zrobiona. Zobaczcie, mogę w to kliknąć? Kurczę, nie można. Ale mogę. Dobra, żeby nie latać w to z powrotem. Mamy teraz niewielką nadprodukcję tutaj. Zgaduję, że ta nadprodukcja w całości zniknie, jak wyłączymy tamtą tą, ale to po kolei. Dobra, tutaj jest to garnięte. Muszę wstawić jeszcze to i zrobię sobie z tej strony też produkcję kabli. A tą odnogę to tutaj zbuduję i zrobimy miedziane blachy, bo one też będą nam potrzebne do niektórych przepisów. Gdzie to jest kursor? Na przykład to robione jest właśnie z miedzianych blach i plastiku. Są też alternatywne przepisy, na przykład gdzie możemy użyć krzemionkę, ale nie mam nigdzie w pobliżu łatwego dostępu do dużej ilości krzemionki, więc ten przepis odpada. A tu mamy szybkowód, nie? I plastik. Chociaż w sumie ten przepis jest nam dużo bardziej odpowiadający, bo po pierwsze mamy tutaj dużo szybkowodów, po drugie mamy aż 7 tych kawałków, a tutaj aż, tutaj patrzcie, z 4 kawałków plastiku jedna płytka, a tu z 10 kawałków plastiku 7 płytek. Ten przepis jest dużo bardziej wydajny, także chyba z niego będziemy korzystać. Czasowo, a nie, no tak, czasowo jest podobnie, zobaczcie, 7,5 na minutę to 8,75. Ale liczba materiałów jest... Ha, czyli ten przepis jest po prostu szybszy. Okej, okay, dobra. Czyli to jednak nie robi nam takiej ogromnej różnicy, jak się spodziewałem. Bo
Okej, tu zużywamy trochę więcej plastiku. No dobra, dobra. Czyli to nie jest takie... Ten przepis nie jest taki OP, jak mi się wydawało, że jest. Okej. Dobrze było spojrzeć w tej mingi. No, wczołgasz się. On tu zawsze ma problem, żeby podjechać pod to. Ciekawe, z czego to wynika. W każdym razie, zobaczcie, widzicie, jak niewiele tej gumy i plastiku jest. Ten taśmociąg powinien być cały pełny. A to jest zaledwie czwórka jeszcze dodatkowo, także... Potrzebujemy zwiększyć tutaj produkcję znacząco i zrobimy taki sam blok jak te dwa tutaj. To jest plastik, tu jest guma. To powtórzymy to z tej strony tutaj. I cała ropa, jaka jest produkowana na potrzeby produkcji paliwa, do tego pójdzie i wykorzystamy jeszcze do tego źródło, które jest tutaj pod platformą. Ciekawy jestem, czy się zmieścimy. Zobaczmy. Chyba będę musiał platformę usunąć, ale ona i tak już nie będzie potrzebna, jak skasuję te. O, jest. Dobra. Zróbmy sobie tutaj. Jak jest potrzebne to. No, nie zmieścimy się. Jak zrobimy coś takiego. To jest tam. Dobra. Te generatory i tak się co chwilę włączały i wyłączały, bo ich jest trochę więcej niż potrzeba. Dzięki czemu to paliwo jest wydobywane, znaczy wyzużywane bardziej płynnie, bo problem jest też w tym, że nie można mieć za mało tych generatorów spalinowych, inaczej rury się zapychają i tym. Czemu nie mogę tego... To muszę na aktywnej satelicie. A, dobra, to musi być wpięte do prądu. I teraz dopiero mogę to uruchomić. Tylko to się musi chyba włączyć, zanim będę mógł postawić. No, śmiało. O, widzicie? Od razu wystrzeliły te. I tutaj... Wstawmy wszystkie te. Końcówki, czy jak to się nazywa? Ekstraktor studni to się nazywa. Dobra. Ciekawie są one rozmieszczone. Potem je sobie obrócę tak, żeby były już bardziej sensownie. Chciałem tylko tu zobaczyć. Możemy maksimum produkować 900, ale nie mamy takich mocnych rur, popatrzcie. A nie, mamy takie rury przecież. Okej, możemy razem 900 produkować ropy. No dobra, a tamta maszyna? Nie. Z tej maszyny idzie 600 do produkcji samego paliwa. Także... Będziemy mieli dużo ciężkiego paliwa. Tak się zastanawiam, bo w sumie te generatory nadal tu byśmy potrzebowali, bo tego ciężkiego paliwa będziemy mieli, tych pozostałości ciężkiego oleju, które nadal na paliwo możemy przetwarzać, byśmy tutaj mieli. Dobra, to nie będę rozbierać wszystkich tych generatorów, tylko przerobię to, usunę tylko te generatory, które będą w tej części, nie? Żeby stawić więcej rafinerii. I przestawię te rafinerie na produkcję plastiku i gumy i potem zobaczymy. No dobra, to bierzmy się za robotę. Na początek... Na początek może odetnijmy tutaj paliwo, żeby to nie pracowało bez sensu. Teraz sobie uświadomiłem, że będę musiał jeszcze przestawić te rury. Pytanie, czy będziemy musieli w tym celu... Tak, będziemy musieli w tym celu jeszcze jeden rząd generatorów wywalić, bo inaczej się nie zmieścimy z przewodami, czyli trzy rzędy takie generatorów trzeba będzie potem dostawić z tamtej strony albo... Chociaż nie, bo przecież jeszcze balans tych wszystkich, tej całej produkcji tutaj się pozmienia. Także nie ma co tutaj na razie tego, tym się przejmować. Okej, no. Tutaj już mamy maksymalne ciśnienie. Więcej nie wyciśniemy z tego. Można by odpiąć kilka tych pomp mniejszych, bo tu mamy 300 metrów nadprodukcji. I zobaczcie, tu jest 150, 75, 75 i tu jest 150. Czyli mamy 300 metrów sześciennych nadprodukcji. Także można by to przepuścić do jakiegoś innego systemu. Coś innego z tym zrobić
i wykorzystać tą ropę, ale to już sobie na inny dzień zostawię. Dzisiaj już tego nie będę dłubać, bo nie ma sensu. Wstawiłem rafinerię, jak widać tutaj. I one widzę, że już tutaj śmigają. Mimo, że nie ma tutaj pompy założonej. Trochę krzywo założyłem na górze ten... ten łącznik krzyżowy rur i dlatego tak trochę w bok to odbiło, ale trudno się mówi. Nie będę się tym przejmować. Plastik się tutaj już gotuje. A, teraz jeszcze takie detale muszę porobić. No i muszę powiększyć, chyba będę musiał zwiększyć przetwarzanie tego odpadu, który tutaj mamy, czyli pozostałości ciężkiego oleju, bo podejrzewam, że teraz jest dużo jego większa produkcja niż była wcześniej. Także zaraz się tym zajmę i wracamy do fabryki komputerów. Spróbuję jeszcze dzisiaj coś może zdążę zrobić, bo już dosyć późno mi się zrobiło. To okazuje się, że projekt jest dużo poważniejszy i większy niż się spodziewałem, że będzie. Myślałem, że zrobimy przynajmniej same komputery, bez superkomputerów i pozostałych rzeczy, ale przynajmniej same komputery, że zdołamy dzisiaj zrobić, a wygląda na to, że to będzie trochę bardziej skomplikowane. Dobra, czemu to jest wszystko na żółto? A no właśnie, bo pozostałości ciężkiego oleju są. Tylko problem jest w tym, że widzicie, to już jest wymaksowane i musiałbym więcej tych blenderów tutaj wstawić, żeby to miało sens. Problem jest w tym, że... Aha, tu jest 150, też jest 150. Jakbyśmy... Tylko bym musiał więcej rur porobić. Spory projekt na teraz, ale to jest do zrobienia. Zamiast dodatkowe blendery wstawiać, możemy zawsze zrobić coś takiego, nie? I wtedy zrobić osobną rurę na każdą parę dwóch blenderów, bo będą robiły one 250 metrów, a rura maksymalnie 600 przerzuca. To by nam nawet odpowiadało. No, możemy tak zrobić. Tylko muszę pokasować wszystkie te rury odprowadzające i na nowo je poukładać. Ale to będzie mniej roboty niż dostawiać kolejne blendery. Dobra, porobiłem osobne rury na każdy zestaw rafinerii, przy czym jeśli tu jest 500 ropy produkowanej, nie ropy, tylko benzyny, paliwa, to 500 podzielone przez 20 daje nam 25. A tu w jednym rzędzie jest 7, także mamy 14 generatorów, gdy powinno być ich 25. No i o ile tutaj da się to powiększyć w tych kolejnych rzędach, to tutaj nie za bardzo, więc chyba będę musiał dodać po prostu więcej generatorów z boku i to będzie jakieś obejście problemu. Mógłbym użyć ślimaków, ale szkoda mi ich używać, bo w sumie nie ma to takiego dużego sensu, gdy możemy to zrobić bez nich. Ślimaki staram się używać w miejscach, gdzie albo maszyn byśmy musieli alternatywnie wstawić bardzo dużo, albo w sytuacjach, gdy na przykład jest bardzo mało miejsca i nie mam możliwości wstawić więcej tych maszyn. Problem jest tylko jednak taki, zobaczcie, że rafinerie produkują tutaj 20 pozostałości ciężkiego oleju, a tu 10 i tych maszyn jest 20 i tutaj też jest 20, czyli 20 razy 30 to jest 600 i drugi taki sam blok jest tutaj, czyli w sumie 1200 ciężkiego oleju produkujemy, a to zużywa 125, czyli tych maszyn powinno być 10, żeby to było w stanie zużyć cały ciężki olej, także będę musiał jednak nie chciał dwie dodatkowe maszyny jeszcze wstawić, żeby cały ciężki olej poszedł. Także komplikuje mi to bardzo sytuację, ale jakoś sobie chyba damy radę. Będę musiał pokombinować tylko jeśli chodzi o to, w jaki sposób to potem popodłączać wszystko. I, no i tu jest jeszcze... A właśnie, ciągle zapominam o tym. Tu są jeszcze rury, które są w ogóle nie podłączone do czegokolwiek. No, po kolei. Problemy wszystkie załatwiamy. I w ten sposób sobie damy radę. Okej, okay, tutaj śmiga wszystko już jak trzeba. Podłączyłem nawet stację kolejową, żeby już sobie się tam ładowały towary. Jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją. Okej. Okay. Dziwne, że tutaj był niewłaściwej szybkości pas. Dobra, teraz już powinno być w porządku. I wracam do fabryki zająć się kolejnymi gratami. Ustawiłem sobie w międzyczasie też tutaj tubę.
O-o! Zwykle przez tą jaskinię w bardziej eleganckim stylu jestem w stanie przelecieć. Dobra, zastanawiam się, jak tutaj ten temat rozwiązać. I wydaje mi się, że po prostu klepnę piętro wyższe o cztery ścianki. Czyli byśmy... Zwykle to robię w ten sposób, że po prostu raz, dwa, trzy, cztery. A potem po prostu wstawiam sobie podłogę. I to jest wysokość, na której pracuję, na wysokości czterech bloków. Sześć, jeśli pod nami jest stacja kolejowa, a w przypadku rafinerii, no to chyba jeszcze 8 albo 10 nawet warto wstawić. Czemu tam na żółto się coś świeci? Co jest tutaj? A, bo tu wszystko stoi. Za duża produkcja tej miedzi jest i zatyka system. Później będzie można wyrzucić te niszczarki, to będzie można wstawić więcej maszyn do produkcji i wtedy będzie można to użycie tej miedzi zwiększyć, bo póki co jest takie se. Dobra. Radiowe jednostki kontrolne w międzyczasie się zdążyły zrobić, także załadujmy je tutaj. Poszło. Milestone reached. The converter uses strange alien matter, abbreviated to SAM, to break down and transform materials at their most fundamental levels. I am sure even you can appreciate the power to manipulate atomic bonds. Most importantly, you are now able to locally create Fixite, a highly adaptable synthetic metal, ideal for any kind of construction. It is everything we need to save the day, and perhaps its admirable qualities can inspire you. Okej, Fixite to jest syntetyczny minerał, mówią. Dlatego też wcześniej śmiałem się, że się na chemii ktoś nie zna, kto wymyślił tą nazwę, ale okazuje się, że to jest syntetyczna rzecz, dlatego to tak nazwane zostało. Okej. To wiele wyjaśnia. Musimy zrobić sobie kilka turbosilników jeszcze. Chociaż... A nie, tak, to jest jedyny przepis, jaki tutaj mamy. Silnik i zaraz wracam z powrotem do komputerów. Co oni jeszcze tutaj chcieli? System chłodzenia. Będę musiał pójść dorobić go, bo ten system chłodzenia też obecnie ręcznie robię w tym miejscu tutaj, bo to jest najbliższe dla nas ujęcie azotu. Nie wiem, czy w ogóle jakieś inne są. Chociaż nie, inne jedno gdzieś widziałem. A, tu. Tu jest na szczycie góry. Normalne. A to jakie jest? Pewnie ubogie. Czyste. Aha, okej, okay. Czyli jest jeszcze lepsze. Zobaczmy, jak ta maszyna się prezentuje. W niej możemy przetwarzać rudę DMO na różne dziwne sposoby. Zobaczcie. Z użyciem tego odżywionego DMO możemy na przykład przerobić wapień na rudę żelaza. Czyli to działa trochę jak taki magiczny kamień filozoficzny. Nie magiczny, tylko alchemiczny. Ciekawa rzecz. Możemy... Patrzcie, możemy kateryt i DMO przerabiać na azot. To jest interesujący przepis. I boksyt możemy też na azot przerabiać. Albo na uran. Bardzo ciekawy pomysł. Dobra, tu mamy ten sztaby fixytu, które są robione z żelaza, katerytu albo amelinium. I mamy kryształ czasu, który możemy zrobić z diamentów. A diamenty robimy po prostu z węgla w konstruktorze, jak się nie mylę. Okej. Okay. O, trigon fixytu, okej. Okay. Nie. To gdzie my robimy te diamenty? Akcelerator cząstek. Nie to. O. Wungiel. Wydawało mi się... No dobra, okej, okay, żeby zrobić syntetyczny diament, musimy mieć... musimy mieć ten... Ojku, jak to się nazywa? Duże ciśnienie i temperaturę. Więc to ma sens. Patrzcie, jak szybko zjechał tutaj ten węgiel. Patrzcie, jak szybko schodzi. Nawet maszyna się nie zdążyła dobrze rozpędzić. Jeszcze raz węgiel. Już się skończyło. Dobra, idę wrzucić. Chociaż dobra, później to wrzucę te turbosilniki i ramy, bo zarówno ten. Chociaż w sumie to moglibyśmy już zrobić. Kryształ czasu z tych diamentów, które się tutaj wyprodukują nam.
One powinny już być. A nie ma ich dużo, jak widać, ale zawsze coś. Dobra. I gdzie byśmy mogli to wpiąć? To jest też super tymczasowo. O kurczę, ale hałasuje. Ale to kurde hałasuje. Wstawiłem somersloopy do tego i jeszcze głośniejsze, jeszcze szybsze się to zrobiło. Możemy odblokować w końcu dzięki tym diamentom, zobaczcie, tutaj w elektroślimakach to. Aha, jeszcze są, jeszcze jest kwarc potrzebny. Dobra. I to pozwoli nam kraftować syntetyczne odłamki mocy. Będziemy mogli w końcu robić własne. Zobaczmy. Research completed. Synthetic power shard recipe unlocked. Exchanging regular exercise and filtered fresh air with automation is just the kind of progress Fixit likes to see. Z wzbudzonej materii fotonowej jeszcze jest robiony i kryształ ciemnej materii, który go jeszcze nie umiemy kraftować. Ale fajnie, że coś tak, że taka opcja zostaje, chociaż jak widać jest to super zaawansowany przepis, który będzie wymagał osobnej fabryki. Nie będę już tego tutaj produkować, bo tutaj nie ma, nie mam warunków do tego w ogóle polowych. Ten oto sposób, moi drodzy, możemy już w całości właściwie zlikwidować naszą starą bazę, tamtą, ponieważ mamy już zautomatyzowaną produkcję w zasadzie wszystkiego. Mamy zautomatyzowaną produkcję kart płytek drukowanych, tam w starej bazie jest tylko jedna maszyna, która to robi, tutaj mamy ich trochę więcej. Nie, tam jest ich chyba 6. O, czego tu brakuje? Plastiku brakuje. No tak, będę musiał powiększyć produkcję plastiku, bo ja cały czas go brakuje. Zobaczcie, gdzie tutaj to powinno cały czas być pełne. Chyba będziemy musieli kolejną rafinerię zbudować, bo tamta i tak już jest wymaksowana praktycznie. Tutaj mamy ogranicznik ESI. Tutaj produkuję komputery. I w niedalekiej przyszłości, jak skończymy fabrykę aluminium, to będziemy też produkować w tym miejscu te bardziej zaawansowane. Zastanawiam się nad na przykład jednostką radiową, jednostką kontrolną. Superkomputer na pewno będziemy też mogli tutaj na miejscu produkować, bo potrzebne wszystkie rzeczy. A, jeszcze złącza wysokiej prędkości musimy tutaj na miejscu robić. Złącze wysokiej prędkości to już w następnym odcinku sobie ogarnę. Nie jest wcale takie trudne w craftingu, zobaczcie. I to mogę tutaj dowozić. To tutaj na, te wszystkie rzeczy robię z, tutaj na miejscu z tych rzeczy, które tutaj są. Ale do tego potrzebny jest plastik. A krzemionkę mogę tutaj dowozić. To nie jest problem, mamy dwa perony. W każdym razie, zobaczcie, produkcję komputerów już mamy tak wydajną tutaj, że ten komputer, ten kontener w całości się wypełnił. I teraz do niszczarki już jadą wszystkie komputery, które produkuję, bo jest ich tak dużo. Dobra, już wiem, co będę robić między odcinkami. Będę bawić się z optymalizacją fabryki plastiku, żeby jeszcze bardziej ją docisnąć. Ona i tak jest już super wymaksowana, jeśli chodzi o swoje możliwości, ale może tam jeszcze zajrzę szybko, zobaczmy, co się tam dzieje. Ups. Ale to monstrualnie wygląda, patrzcie. Ten plastik się robi, ale widzę, że nie ma go w jakichś dużych, wielkich ilościach. Gumy dużo więcej się produkuje niż plastiku, szczerze mówiąc. Zastanawiam się, czy by na przykład jednej grupy tych rafinerii, które produkują gumę, nie przerobić na produkcję plastiku, tylko ich mniej będzie musiało być, bo chyba potrzeba więcej ropy. Zobaczmy.
30 na minutę, a tutaj mamy też 30 na minutę. Okej, okay, to nie jest problem w takim razie. 30, 30, 20 plastiku, 20 gumy. A czy mamy możliwość zrobić... Aha, dobra, to możemy z tych odpadów zrobić. Patrzcie, możemy paliwo i gumę przetwarzać na plastik i dostajemy wtedy z 30 paliwa i z 30 gumy dostajemy plastik. Podobno to jest dosyć wydajna receptura swoją drogą. Będę musiał się zastanowić nad takim mykiem. Zobaczymy w kolejnych tych. O kurde, tu się pas... Taśma wypełniła. Będzie trzeba więcej niż czarek dostawić. Dobra, będę kończyć na dzisiaj, bo i tak się strasznie napracowałem. Liczyłem na to, że w jeden dzień uda mi się nagrać ten odcinek, dlatego wczoraj w ogóle nie było odcinka na kanale, bo siedziałem cały dzień i potem cały następny dzień nad tym epizodem dzisiaj. Dobra, będę kończyć, bo już mi się czas kończy, muszę wyrenderować odcinek i za kilka godzin wrzucić publikację jego. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie koniecznie łapka w górę, komentarzu dla statystyki. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć. A co to tak żółto? A, pełny magazyn.